Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Fletta na osadzie. Jak widać dzisiaj 30. Na samym wstępie wsiadam do 30. No i jedziemy sobie na pole. O, trochę sobie więźmy Michałem, ale to... Tutaj sobie stoi już kombajn, jak widzicie, przygotowany. Dzisiaj go zaraz będę używał. Tylko pierwszy jadę sobie siano przewrócić. Znaczy siano przewrócić, trawę przewrócić. Bo... Może te 15 to i za szybko? Jakim by tym biegiem sobie przejechać? O! Czwórką. Na wysokich obrotach to będzie fajnie trzepać. 9 na godzinę. Wiecie, ja to robię pod odcinek. Tą prędkość, no bo mógłbym ogólnie sobie jechać 16, 17, tak jak tam 15 było ustawione. Mógłbym tyle jechać, no ale ja tego nie chcę, bo chcę trochę realności. No ogólnie mógłbym to zgrabiać i prasować od razu w dzisiejszym odcinku, ale no tego też nie robię, dlatego będzie to w kolejnym odcinku. Prasowanie i zgrabianie. Albo zgrabianie i prasowanie, jak to woli. Do tego jeszcze parę kostek się pozbiera. No i jak starczy czasu, wtedy jeszcze na tamtym odcinku to jeszcze gnojmy coś się zrobi. Nie lepiej temu od razu sobie ten odcinek nagrał, ale no nie wolno, tak? Znaczy no mógłbym, bo wiadomo, sobie będzie przygotowany i tak, ale... Ale ja muszę też inne serie nagrywać. Na pewno muszę iść od razu na Hojbaeron na poniedziałek nagrać. Może i jak się uda, to i na wtorek. Jakby się udało jeszcze na wtorek ogarnąć odcinek dzisiaj, to by było świetnie. Bo wiadomo, jutro sobota, no to muszę na niedzielę sobie ogarnąć timelapsa. No a potem wiadomo, jeszcze wieczorem pewnie z Krukiem będę grał. Taki będzie pewnie plan. Nie, no fajnie te trzepy. Nie, no to... No, mam 23700, bo kupiłem sobie nowy nabytek. A jaki, to zobaczycie albo na miniaturce, albo... Albo w późniejszej części, jak po niego pojadę, bo na sklepie stoi. Wszyscy zakupiony, pieniądze wydane. Będzie to fajny nabytek. Taki, który w sumie potrzebowałem, no, jakby nie patrząc. Teraz to żniwa można robić z tym nabytkiem. Jak jest daleko do wożenia, znaczy no na razie nie mam daleko pól do wożenia, ale to się za niedługo zmieni. Bo planuję kupić jakieś daleko pole. Tak żeby wiecie, jechać sobie bizonem na początku odcinka. I tam cały odcinek kosić. I potem przyczepy zwozić. Nie wiem, czy case'em, czy 30 zwozić. Czy no wiadomo, albo trzy ciągniki sobie zapiąć do tego. Że każdy ze swoją przyczepą by jeździł. Bo tak, kupiłem sobie przyczepę. Chyba nawet mówiłem w ostatnich odcinkach. Że chciał, że przydałaby się przyczepa. Na tą ilość pól. Tak. Ale to też nie chodzi o to. Tylko chodzi o to, że... Coraz więcej tych pól jest, no i coraz ciężej się sobie tymi autosankami wozi. Te dwie autosanki to małe mile, one tam 11700 pojemności. A ta jedna przyczepa będzie miała 15 ton, więc... Do case'a będzie idealna. Tylko case z nią będzie jeździł z tą jedną przyczepą. Jedną, bo jedną kupiłem. A tutaj te dwie mniejsze to tam sobie czwórka da radę jakoś pociągnąć. Zresztą tam to sobie też by dało radę, nie? Ale na pewno dużo ciężej by miała niż case, bo case ma lepszą skrzyni biegu do tego. No i przede wszystkim silniejszy. Bo ma 140 koni, a nie 100 koni. Więc... Ogólnie dylemat był długi, jaką przyczepę kupić. Była całe 3 minuty się zastanawiałem. Bo miała być... W ogóle inna przyczepa miała być, a wyszła też inna. Że kupiłem... Na początku się zastanawiałem między Wieltonem a Zasławem. Tylko, że Zasław a Wielton to w sumie to samo. Bo tak samo wyglądają te przyczepy. Taki był na początku pomysł, żeby kupić. A później był jeszcze jakiś inny pomysł, bo mam przyczepę oczywiście z DLC też.
było oczywiście Premium Expansion tutaj dodane. I tak, od razu powiem, będę się bawił tutaj w Markiew. Będę się bawił w Markiew. Już za niedługo, nie wiem kiedy, ale... Ale będę bawił się w Markiew. Nie wiem kiedy jeszcze, ale trochę... Ale się pobawimy w Markiew. Więc będzie fajna robota. Oczywiście... Kombajn... Oj... Kombajn do Markiew będzie... Ten ze zbiornikiem prawdopodobnie. No bo ten... Wiadomo, później mogę sobie zmienić go na jakiegoś debuffa urzędowego. Żeby mieć fajne pole Markwi, to też muszę mieć dobre kawałki do tego. No ja na razie mam takie pola, że w sumie kombaj ze zbiornikiem lepiej mi się sprawdzi. Kombaj ze zbiornikiem mi się lepiej sprawdzi niż ten kombaj, coś trzeba jechać obok przyczepą, tak? No wiadomo, że lepsza akcja by była, no ale... Ale na taką akcję to jeszcze sobie poczekajcie na M-Creeku. Bo na M-Creeku prawdopodobnie będzie Markiew też. Może Burak, a może Pasternak. No ale... A może wszystko tam będzie? No to praktycznie ta sama oprawa, tak? Czyli trzeba uformować Redliny, choć coś sobie nie trzeba, ale... Ale wiecie co? Trzeba zrobić ten Redliny, zasiać tą samą maszynką... Maszynką, tym samym siewnikiem. No i zabrać sobie tym samym kombajnem, więc... To jest akurat takie... Dobra, nie będę piątki zapinął. Niech tutaj się przewróci jeszcze raz, osiano. Co jest? Dobra, nie? A co to jest? A, nie. Muszę schylić albo ubrać. Kruk starty. No. Czerwiec 15:21. Zobaczymy, jak długo będę tym. Dobra, dam sobie czas na jeden, bo czasem... Wiecie, o co chodzi? Bo ja wolę sobie dać na jeden czas. Bo może... być taka sytuacja, że w kolejnym odcinku będzie bardzo ciemno. No, a ja tego bym nie chciał zbytnio. Wieczór 12. I o to chodzi. Nie no, ale te fleta na zasadzie mi się chyba najlepiej nagrywa z tej monistycznej serii. Bo to jest taki inny klimacik. No wiadomo, że polski klimat, no to jest co innego, tak? Hojbaleron też się fajnie nagrywa, ale to tam... No tam Hojbaleron to jest inna sprawa, bo tam jest w sumie już duszony tek, tylko żeby dokończyć go. Nie chodzi o to, że mi się już nie chce tam grać, tylko chodzi o to, żeby jak najszybciej go przydusić i dokończyć, tak? No bo... trochę za dużo tego farminga 22 mam. Nie ukrywam tego. I przyznaję się bez bicia, że trochę za dużo sobie wziąłem serii z wojski dwójki. A na przykład brakuje jakiejś serii z 17 i 19. Znaczy no 19 to będzie za niedługo. Nie, ja nic nie sugeruję, że będzie nowa seria. Może i będzie nowa seria, tego jeszcze nie wiem. To sobie muszę pomyśleć nad tym. No ale... Dobra, nie będę aż tak żydował, tu wsiadę sobie dwa razy, no wiadomo, że... Może i bym to wziął, ale żeby to ładnie wyglądało, to tak, żeby bardziej rozszerzenie to było i ładniej. To przejadę sobie, no widzicie, no, że po prostu za... Przytrząsarka szerzej bierze i tyle. Ale nie będę wnikał w to. Jeszcze raz sobie w dół przejadę, asfaltem wyjadę. No i widzicie, bym nie wziął i co teraz. Tekstury są bardzo ładne. To już w sumie mówiłem nieraz na odcinkach. I dużo youtuberów też mówiło o tych teksturach, że to jest coś najlepsze, coś pięknego. No i dobra, zaraz będę kosił ten jęczmień tutaj na tych dwóch polach. Ogólnie sobie tutaj próbę robiłem jęczmienia. Czy idzie kosić? Znaczy, no wiem, że idzie kosić, ale no wiecie, o co chodzi. Robiłem próbę, czy nie jest za mokry. No i oczywiście nie jest za mokry, bo jest... Jest cieplutko. Szkoda, że tych pól tutaj nie ma, nie? Na mapie do kupienia, bo to fajne pole by było. Znaczy, no wiadomo, że nie na teraz, ale... Ale na kiedyś...
To jest normalne, że zamykasz? Co? Co, znowu czapki szukasz? Ty lubisz te czapki, czy co? Dobra. I cyk w lewo. Dobra, 30 tu stoi, nie będę krył jej na razie. Bo i tak muszę ją umyć. Tutaj jest 60 stoi z prasą. A tutaj 4 ze zgrabiarką, więc tak w sumie już macie zdradzony kolejny odcinek, jaki będzie. A ja wsiadam sobie do mojego bizunka FMZ-a. Do tyłu. I grzeję. Oczywiście jak widać, jak widzicie, dodałem sobie ugniatanie sierniska do tej mapy. Wystarczyło tylko jeden plik tam podmienić, ale to tam wiecie. Bo jak pamiętacie, na tej serii zawsze narzekałem, od początku tej serii narzekałem, że nie podoba mi się, znaczy, że mam ugniatanie włączone, a to się nie ugniata. Wreszcie się wnerwiłem, no, po prostu. Wziąłem, zobaczyłem na YouTube, jaki plik trzeba podmienić tylko i tyle. Sobie podmieniłem to, żeby się ugniatało ściernisko i działa. Bo teraz to jak się ugniata, no to wiadomo, że 3 razy lepiej ta seria wygląda, znaczy seria. Gra dużo lepiej wygląda. Oczywiście jedziemy z kabinki, bo to polska seria, no to trzeba, tak? Może jakby jakiegoś setwowa wyższego, to może by to lepiej wyglądało. No, pomyślę. 60%, no to powinien na dół dojechać. Ja dojadę, bo 60% jest, to wiecie. Oczywiście koszę na sieczkę, bo tego nie powiedziałem, bo słom mam wrót. Słom mam tyle, że nie potrzebuję jej. Po prostu w skrócie mam za mało krów. A krów mam... W sumie nawet nie wiem ile, tak szczerze mówiąc. Bym musiał do obory sobie podejść, bo tam pisze ile jest zwierząt. Ale to w przyszłości pójdę zobaczyć. Na pewno w przyszłości może jakaś rozbudowa obory, albo dostawienie drugiej, o. Coś takiego myślę. Myślę, że na razie te 50 krów co jest... Tam może być 50 krów, o może tak. To na razie starcie, ale jest taka fajna obora na odchale przy ostatnim. Dość polska, więc by to nawet pasowała. Tu sobie przejadę. Raz. No i w sumie tutaj skosiłem całe pole. Wiadomo, nowe pole, dwójka, zaniedbane oczywiście. I teraz w sumie już po tym sezonie żniwnym, czyli myślę, że lipiec, może sierpień, będę już wapną dawał, bo już muszę. Znaczy, muszę. Ogólnie nie chcąc, nie muszę, znaczy, wiecie o co chodzi. Wypadałoby dać wapną już. Bo pH jest dość niskie. Miejscami mam nawet 5,5 chyba na jednym polu. Więc tam już na pewno ostatni sezon. Teraz po zbiorach będzie musiało być wapnowane i to mocno. Oczywiście 30 z rzutnikiem będzie znowu wapnowała i tyle, tak. No bo wózka RCW nie mam. A pomyślę, może sobie ogarnę takie RCW. Może sobie ogarnę, nie wiem. Ale jak na razie to z wapnowania brzydnikiem nie przeszkadza. 4700, ale kogo tu nawalają w kabinie. No i dobra, tutaj sobie teraz otworzę rurę i się będziemy sypać. Też sobie komuś zgarzę, no bo dość długo mi tu nie będzie. Znaczy dość długo, no to jest dość daleka podróż, więc... A obornika mam... A zwierzę 24, okej. A obornika jest 40 ton do rzucania, o co? Ciekawe odcinki będą. To będą ciekawe odcinki, ja wam mówię. Tutaj nie ma przecież czekania na kur. Opuść tą kosiarkę. No i dobra, jedziemy sobie na sklep. Case'a wreszcie przydałoby się naprawić. Ale to jeszcze czas.
No, dobra. Prawo wolno, lewa wolno. Nie wiedziałem do końca, jaki wziąć kolor tej przyczepy. Na początku myślałem albo wziąć, bo szary na pewno odpadał. To już od początku pomyślałem, powiedziałem sobie, że szary odpada, ponieważ szary mam. Nawet dwie przyczepy i w sumie dość dużo tych szarych. No bo rozrzutnik mam szary przecież. I brony są szare, które też będę używał za jakiś czas. No i do sklepu jedziemy. Brony są szare przecież. Rozrzutnik jest szary, dwie przyczepy są szare. I to kolejna przyczepa szara, no to by nie pasowało, tak? Więc padłem na kolor, jak widzicie, czerwony. Czarna rama, czerwony kolor. Na początku myślałem nad niebieskim, ale nie podobał mi się. Ten czerwony jest taki w sumie bardziej pomarańczowy niż czerwony. No to jest taki, może bardziej podblakły powiedzieć. Ale chciałem coś innego, żeby było. Plandekę sobie ściągnę od razu. No i jedziemy na gospodarstwo. Oczywiście na pole, tak. Oczywiście zrzut na lewą stronę sobie ostatnio od razu trzeba ustawić. Tu nie ma takiego czegoś jak ustaw stronę wysypywania. No to ciekawe. Tutaj te dwa pola też przydałoby się kupić, bo są fajne. I co tu rośnie? Marchew. Nie, buraki rosną, buraki rosną. Buraczek czerwony. Więc spoko. Chciałem powiedzieć, że to marchew, ale to nie jest marchew, to jest burak oczywiście. Skóry wyglądały jak burak. Ty, ja przejechałem to. Tak, bo ja nie tu wjechałem, bo ja miałem od razu na pole skręcić tam przed wioską, ale zapomniałem. Ale dobra, no, pojadę sobie tędy przez pole i tyle. Bo ja miałem tu od razu z drogi skręcić, ale to tak nie wyszło do końca. Dobra, 800 kilo. No mówię, ta przyczepa jest taka bardziej pomarańczowa, no ale... Ale też chciałem coś innego, no bo znudziły mi się te standardowe kolory, o. Bo najczęściej tą przyczepę albo miałem zieloną, albo siwą. No to mówię, to trzeba wreszcie coś zmienić. Oczywiście HW8011, jakby ktoś nie wiedział, tak? Czyli klasycznie. Aha. A drabinkę sobie złożę. Czyżby to była pierwsza gałąź, która musi wyjechać z moich kul? Albo jechać drugą stroną, bo tu jest... Też to jest dobry pomysł, żeby jechać drugą stronę, żeby gaśnicą, czy tam, nie, chłodnicą, przepraszam, nie gaśnicą. Żeby chłodnicą nie rypać w to drzewo. Więc dobra, zobaczymy. Na szczęście to jest moje pole obok. Jak to w bizonie bywa, to sobie uchylimy trochę okienko. Tutaj jest... Ja tego pola jeszcze chyba bizonem nie koziłem tym. No nie, bo to chyba rzepak był. Ja wtedy po rzepaku się pożegnałem z tamtym moim starym bizonem. Więc ja to chyba na tym polu jeszcze nie kosiłem tym kombajnem, tak sobie przypominam teraz. Nie przypominam sobie, żeby tu kosił. Chyba, że ja już jestem taki stary i nie pamiętam tego. Ale mi się zdaje, że chyba nie kosiłem tutaj. Ty, no naprawdę, teraz nie wiem. Ja bym musiał zobaczyć... Nie, no na pewno nie kosiłem. Bo jak kosiłem na 23, to na pewno. Jak kupiłem, to kosiłem od razu 23 pole. I 27 kosiłem, bo tam był rzepak. To ja wiem, że to kosiłem. To jestem świadomy, że kosiłem, bo ja to wiem. Ale tego chyba nie kosiłem. Chyba, że po odcinku kosiłem. Też tak mogło być, ale nie pamiętam, naprawdę.
chyba że tu soja była. A ja soję kosiłem tylko... Tylko na dziewiątce kosiłem soję i na tej mojej łące byłej. Tam na pewno kosiłem, to wiem, ale czy tutaj kosiłem, to nie pamiętam. Naprawdę. Nie wiem, serio. Nie pamiętam, czy ja tu kosiłem, czy nie. Aż tak stary jestem już? Nie wiem, ale na pewno wiem, że na tej serii będzie... Na pewno marchew. Na pewno marchew będzie na tej serii. I może ten buraczek czerwony, bo to też coś innego by było. Proszę sobie tak naokoło, no bo jest mi wygodniej nawracać. Wiadomo, zawsze lepiej to wygląda. Tutaj sobie myślę, czy... Ogarnę sobie na tą serię może w przyszłości jakieś ścieżki technologiczne, ale chyba nie będę ogarniał takich rzeczy. To zostawię sobie na jeszcze inną serię, tak sobie myślę, chociaż... No, myślę, że na innej serii. Może na wrzosach kiedyś. Bo myślę, że takie ścieżki by były zarąbiste, żeby sobie pryskać. Albo dawać nawóz. Tylko, że wiadomo, jak tutaj jest precyzyjne, no to... Praktycznie można powiedzieć, że automatem dorzucę jedną dawką, tak? No ale zobaczymy, to na przykład jak odrobię obłot, co tam... Nie wiem, naprawdę nie wiem. Chociaż sobie na żywym piachu posiałem ten jęczmień, no bo tu jest sam piach na tych polach. Na tych dwóch polach, co poszedł, to jest sam piach. Zresztą zaraz wam nawet to pokażę. Tutaj. Gdzie tu jest sam piach? Tutaj też. Trzy pola na piachu i jedno pole w sumie na najlepszej ziemi. Znaczy najlepszej takiej, prawie najgorszej. No stan szału w sumie też nie dam. No w sumie tam pół pola tylko daję zawsze. Tutaj dalej już trochę lepiej to wygląda. A tak to widzę, że sam piach mam tutaj. Tutaj jest akurat taka błonka, tego piachu trafiłem. Na taki teren, gdzie jest sam piach. No ale, no wiadomo, Polska w sumie, nie? Bo w Polsce też jest dużo takich lekkich ziem piaszczystych. Też nie mówię, że gliny też nie ma, bo są. Ale wiecie, o co chodzi. Więc tutaj w sumie akurat dobrze trafiłem tymi pierwszymi polami. Bo miałem czwórkę na starcie, było pół pola piachu. No i tutaj, znaczy jedynki nie miałem, bo kupiłem tam chyba w drugim odcinku. Znaczy w drugim odcinku. W drugim sezonie chyba pole kupiłem tutaj, te. Co niestety było samym żywym piachem, no ale... Ale wiadomo, nie da się wszystkiego przewidzieć. No i dobra, nie no, cudownie to wygląda, nie? Chyba sobie taką miniaturkę sobie. Jakąś tu ładną zdjęczenie. Znaczy, no nie na tym polu akurat, ale... No ma 500, dobra, więc ja to po co. Jedno kilo, nie? Jakbym tamtego mijaka nie zrobił, no to bym... To by mi prawdopodobnie miejsca zbrakło. Dobrze, ten kawałek ma 500, a nie 5 ton, nie? Coś tam da tego jęczmienia. Ile jest minut 24? No to tamtą 27 chyba tylko sobie w koło obiadę. Tak sobie myślę. Ja tylko w koło sobie obiadę. A resztę jęczmienia to sobie po odcinku muszę skosić. No a resztę jęczmienia czyli 23 i tutaj 27, tak? A z tego pola dało 9 tysięcy. No, prawie 10 ton dało. Więc nie ma tragedii. Nie mogę, jak ten mod fajnie na ten realny, znaczy na ten trzypunktowy zawsze działa fajnie. W kombajnie to jest coś pięknego, jak header sobie podskakuje, nie? Co jest, nie, to jest poezja. Mimo, żeby taki więcej modu było. Tutaj akurat
sianko sobie schnie. Więc elegancko. Najgorsze jest to, że ja na te pole 23 nie mam jak się dostać, nie? To jest chyba największy ból. Mój. Mnie to najbardziej boli, że nie mogę na to pole się dostać. W żaden sposób. Tak, o, jak teraz ja to, czyli polami, nie? No wiadomo, że asfaltem to się dostanę, ale to wiadomo, trzeba header na wózek zakładać. Co mi się zbytnio nie widzi w tym odcinku. Dlatego jadę tutaj go sobie kosić, bo i tak muszę to skosić i tak. Tu jest piękny klimat tego pola. Dlatego ja chciałem jako pierwszy je kupić. W sumie to nawet jedno z pierwszych pól było kupione. Bo to było... Pierw była jedynka kupiona, potem tu 27 była kupiona. I teraz chyba nawet te pole co muszą być wartowane już, więc... Dlatego też nie chcę zbytnio wam dużo pokazywać na tym polu. Mówię, no, fajne takie przestrzensanie 10 minut na początku odcinka. No i potem żniwa jęczmienia, tak? No i chyba się zobaczę jeszcze na żniwach z rzepaku z wami. Bo pszenicy... Pomyślę, jak to zrobię. Bo pszenicy też trochę mam do koszenia. Albo pszenicę sobie na tym na wsi ogarnę. O! O! To jest myśl. Wtedy jak będę kościł pszenicę, no to wiadomo, do tego sobie dorzucę jeszcze jakieś tam talerzowanie albo obornik na tego. Także kościć raczej na ten napsie bym sobie to skosił. A może live'a odpalił? Może live'a z pszenicy bym sobie odpalił jak kosze? Wiesz, w sumie nie jest głupi pomysł. Bo dawno live'a nie było. A można by było takie coś zrobić. No i okej. Lecimy z tym koszeniem. 5 metrów header to robotka idzie. Może nowy kombajn jak będzie, to będzie może 6 metrów header. A może 7 już. Ja na tym jaki chcę kombajn. Już sobie jeden upatrzyłem, w sumie jeden dodałem sobie kombajn nowy, ale nie będę mówił jaki. Ale mam ciekawy pomysł na kombajny kolejny tutaj. Tylko muszę zobaczyć sobie. Muszę sobie naprawdę zobaczyć, bo ja nie wiem. No, a tym na razie mam bizona, wiadomo, jeszcze sobie ich bizony fajne, pokoszę sobie dużo. O, tu ten cały pasternak rośnie z przodu. Sześćdziesiąt procent już jest. Więc teraz 9,5. No to nie dowie całej przyczepy. No to nie, no i tak się wysypie zanim tu przyjadę na te pole, więc... A ile jest minut odcinka? 29. No! No to akurat wysypię sobie przyczepę i przyjadę sobie tutaj wysypać kombajn. No i będę się wtedy żegnał już. Te dwa okrążenia dookoła pola sobie zrobię. A później to jakoś ładnie skoszę. Może naokoło będę całe pole kosił. Nie wiem, bo w sumie fajnie ślady by tak wyglądały dookoła. Pomyślę, jak to będę kosił. Zresztą co to za różnica, czy ja będę to naokoło kosił, czy ja to będę paskami kosił. No tak tego nikt nie będzie widział po odcinku. Czy no wiadomo, że ślady będziecie widzieć, ale... Ale to jest akurat najmniejszy problem, czy ja będę sobie to w koło kosił. O, no taka miniatura wysiadła. Coś trzeba wymyślić z tym miniaturką w tym miejscu. Bardzo ładnie to wygląda. No dobra, miniaturkę trzeba od razu po odcinku zrobić. Dobra, 4900 ukoszone. Więc niech sobie tutaj kombajnik stoi. Może tak z case'em jakąś miniaturkę. Pomyślę. Wiadomo, żeby czasu nie marnować, to sobie przebiegnę. Do case'ika. A teraz będzie ten? Nie, jest tylko wody tutaj.
Bo ja, no ja zapomniałem o tym w ogóle. Cię tak rozpędziłem tutaj, że ja zapomniałem, że to na krzyżówce jest skrętne to pole. Bo tutaj miałem od razu wyjechać, bo taki był plan. No i dobra, to teraz sobie skręcę, bo tu jest lepszy wjazd. Bo nie muszę przez sam głos powiedzieć, tylko mogę sobie tę drogą i cyk. Wały stoją, oczywiście wały do case'a, no bo nic innego nie pociągnie tych wałów. Teraz pytanie, jak to będzie sypanie wyglądać? A, jest na lewą ustawione, okej. Okay. Dość szybko wysypuje, no wiadomo, ten silos... Trzeba będzie go jak najszybciej zmienić, no bo... Znaczy on jest fajny, ale wiadomo, na razie niech sobie stoi. Ale w przyszłości będzie trzeba coś większego postawić, no bo to tak... Widzicie, no, do tej dmuchawy to tak nieładnie wygląda, jak ja to sypię. Tego tak staram się zbytnio tego nie pokazywać. A ten silos stoi w takim miejscu, że no nie da się do tego silosa podjechać inaczej. Tak jakieś bardzo ładnie, realnie. Więc no, trzeba sypać tak jak trzeba, no i tyle. A ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka 33 stopni. Jest tutaj u mnie akurat w czerwcu. Ja R5, oczywiście rok 5, więc... Rok 5, 30 odcinek, czyli można powiedzieć, że 6 odcinków na sezon wychodzi. Ale teraz stwierdziłem, że inaczej trochę zrobię ten sezon, sianokosowy. No to wiecie, te sianokosy wyglądały tak, że... Aha! Nawet nie wiedziałem, że to ma kolizję. Że trzeba tak podjeżdżać. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko. Cześć, pa, pa. Zatrzymaj kamerę.